Zarywać trzeba do każdej. Nieważne, że od 100 dostaniesz mordę, ale w końcu trafisz na tą 101. Nie wiem, najebaną w 3 dupy. Taką, co zerwała z chłopakiem, bo akurat go nakryła na zdradzie i teraz chce się odegrać. Jakąś sekstocholiczkę. Albo po prostu łatwą. No i ona w końcu się zlituje. I jakimś cudem da. Tak se czasem myślę. Co? Co, co? No czasem myślisz czasami. No różne tam rzeczy, nie wiem. A, chodzi o to, że w ogóle czasami myślisz? No tak. Geniusz. Nie masz pani jakiegoś znajomego, co by pomalować umiał? No niby mój mąż się remontami zajmuje, ale nie bardzo polecam. Co? Drogo? Nawet nie drogo, no... Pije? No to też, ale... No to bardzo dobrze, znaczy prawdziwy fachowiec, bo jak nie pije, to podejrzany. Oj, słabo, słabo, dawać następnego, bo coś wieje! A może tak zmierzysz się z kimś, kto chodzi w twojej kategorii wudowej? Kto to powiedział? O, w mordę peszkin, patrz! I jak to mówili Niemcy, chlej litra! No to jestem! O kurczę, pas. Staje ci jeszcze tak bez problemu? A co? A, nie, nic. Kurwa, ale się dzisiaj duży, nie? Pana tych. Chyba ich do reszty pojebał. Gonimy? Zapnij pas, Krzychu, i módl się, żebym się nie rozjebał jak zawsze. Jest zasada. U siebie rób jak u siebie. A u obcego? Na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol. Ze szwagrem trochę rywalizujemy, a on też w wykończeniówce siedzi. Zobaczył moją łazienkę i mówi... Wiesiu, no widać, że sam nie robiłeś. Nie by było nie stać. O, nareszcie idzie, rajdowiec. I co, zdałeś? Zgodnij. No 8 razy była kapa, to teraz pewnie też. Taki chuj, to 9 razy sztuka, zdałem. Ta. No to, ale jestem podjarany jak ksiądz Gil w smyku. Drugie pytanie, czy twój biceps jest większy od twojego i takie ukreskowane tylko do góry nogami? To nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, następne. No nareszcie, Grażynka, wróciłaś. Co na obiad? Przecież mówiłam, że pierogi są z wczoraj, tylko wrzucić na patelnię i odsmażyć. Nawet tyle ci się nie chce zrobić. Kiedy mi bardziej smakuje, jak ty mi podasz? Już ty mi się tu nie podlizuj. Nie za dobry ten barszcz. Z torebki, czy co? No z torebki, pewnie, że z torebki. A z czego ma być za 15 zeta zawiasto do soby? Cicho, Wojtas. Nie cicho, tylko cicha. Cicho, debilu, ktoś wali do drzwi. Piarskie? Albo jeszcze gorzej, sanepid. No, to leżymy przez ten zeszłoroczny barszczyk. Bierzesz lakier i rakielujesz byle jak na odpierdol, jak uczyłem. W końcu obcego robimy. No ale to chyba odkurzyć trzeba najpierw, bo z pół centymetra pyłu na podłodze leży. A co on nam płaci za odkurzanie czy za cyklinowanie z lakierowaniem? Maluj na kopę, tylko se okno otwórz i maskę załóż, bo od niemieckiego ekologicznego lakiera bezzapachowego to tylko etykietę mamy. To co jest w wiaderku? Chińska jakość. Dobra, młody, maluj, a ja idę przepłukać gardło do Monopola. No i trzej chujowie, Ani. No nareszcie, ale zajebiście, wpierdol będzie, zara. Portfele, komóry, co tam jeszcze cennego macie? Ciach, 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 ciach. Legia Warszawa to najlepszy klub, jak to nie wiedzie. To chuj ma w dziób. Chuj ma w dziób. Nie widzę! Spoko, mordeczki! Może i nic nie widzę, ale dwóch już trafiłem! Jak dobrze liczę! To zostało mi już niewielu! Czekajcie! O, już coś widzę! O, wy! Za moich ziomeczków! Zrobię wam...